Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście Rób WordPressa. Jeśli korzystasz z WordPressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, 139 odcinek. W tym odcinku chcę podzielić się z Wami listą osób, jakie gdzieś tam obserwuję w internecie. No i oczywiście będzie to taka lista związana tematycznie, powiedzmy, z tą moją zawodową częścią życia, więc tutaj znajdziesz między innymi osoby związane z WordPressem, ale też gdzieś tam z marketingiem, czy z tym, czym zajmuję się na co dzień. Pomyślałem, że taki odcinek może być fajny, bo podzielę się z Wami właśnie taką listą osób, które gdzieś tam śledzę i dlatego też, że ostatnio trafiłem na kilka fajnych poleceń, jakichś fajnych profili w mediach społecznościowych u moich znajomych na Instagramie i pomyślałem, że czemu by się nie podzielić właśnie taką listą osób, profili, w zasadzie osób, no bo za każdym tym profilem stoi jakaś osoba, które się dzielą wiedzą właśnie w zakresie czy to WordPressa, czy innych tematów, ale gdzieś tam skupionych wokół tego, co robię zawodowo. No to lecimy. Pierwsza część będzie dotyczyła WordPressa i ludzi, którzy gdzieś tam są związani z WordPressem i tutaj od razu zaznaczę, że kolejność, w jakiej wymieniam te osoby, jest zupełnie przypadkowa i pierwszą osobą, którą chcę Wam tutaj polecić i którą obserwuję od długiego czasu, jest Kasia Aleszczyk. Kasia znalazła się na pierwszym miejscu, bo właśnie dzisiaj jadąc rano do pracy słuchałem jej podcastu i Kasia dzieli się wiedzą WordPressową zarówno w podcaście, jak i na swoim blogu. No i też Kasia działa już od dosyć długiego czasu, bo podcast Kasia miała jeszcze długo przed tym, jak ja zacząłem nagrywać swój podcast. I cieszę się, że też Kasia wróciła teraz do nagrywania podcastu, bo od niedawna nagrywa dosyć regularnie, także zapraszam, znajdźcie podcast Jak Żyć w Necie, bo pod taką nazwą ten podcast funkcjonuje w aplikacjach podcastowych. Kolejna polecajka związana z WordPressem to WordPressówka. Jest to projekt, w który jest zaangażowany m.in. Maciek Palmowski, który był już gościem mojego podcastu. I jest to taki cotygodniowy przegląd newsów ze świata WordPressa. Generalnie tam znajdziecie wszystkie takie ciekawe, przefiltrowane, można powiedzieć, newsy ze świata WordPressa i dla mnie to jest też takie fajne miejsce, gdzie wiem, że co tydzień jak tam zajrzę, to będę na bieżąco z nowościami ze świata WordPressa, z całego tego ekosystemu. Kolejną osobą jest Karol Rolewicz i Karol funkcjonuje w internecie jako WP Ziom i tutaj głównie go śledzę na Instagramie, na YouTubie też i Karol też nagrywa swój podcast, więc te trzy formy, powiedzmy, to są takie miejsca, gdzie obserwuję Karola i słucham też jego podcastu, czy gdzieś tam konsumuję te treści, które wrzuca na Instagrama, a w tym roku miałem okazję z Karolem spotkać się tak twarzą w twarz na WordCampie w Warszawie. Kolejny profil związany z WordPressem to Szkoła WordPressa i tu celowo użyłem słowa profil, a nie konkretnego imienia i nazwiska. Za tym profilem stoi Iza Karkocha, bo pamiętam, że jakoś jak Iza startowała z tym profilem, to gdzieś tam mi się na Instagramie wyświetliła propozycja i dołączyłem od razu do obserwujących, no bo oczywiście temat mnie zainteresował i gdzieś tam bardzo szybko, chyba po danych, na kogo zarejestrowana jest domena, udało mi się dotrzeć do informacji, że to Iza za tym stoi, a z Izą oczywiście znamy się też z eventów WordPressowych, zarówno tych online'owych, jak i offline'owych, także zapraszam Was do Izy na Instagrama, bo tam właśnie na profilu Szkoła WordPressa Iza dzieli się swoją wiedzą w temacie WordPressa. I ostatnią taką polecajką w temacie WordPressa będzie profil Ten od WordPressa, za którym stoi Daniel Jeziorski. I tutaj szczerze mówiąc wiele na ten temat powiedzieć nie mogę,
ponieważ na ten profil na Instagramie trafiłem stosunkowo niedawno i mogę powiedzieć, że dopiero go poznaję, ale widzę, że Daniel wrzuca tam dosyć często nowe treści, nowy content, więc myślę, że śmiało możecie zajrzeć i podejrzewam, że na pewno znajdziecie tam coś dla siebie. I tutaj oprócz tych osób, które poleciłem, które wymieniłem, no to na pewno takim fajnym źródłem są webinary organizowane przez mojego partnera, czyli przez markę CyberFolks, z tym, że te webinary miałem trochę problem, żeby zaklasyfikować do którejś kategorii, bo tam znajdziecie i webinary dotyczące WordPressa, dotyczące Gutenberga, na przykład webinary, które robiła Magda Paciorek, ale też na przykład dotyczące aspektów prawnych, czy aspektów związanych choćby z analityką czy z e-commerce'em, więc tutaj te webinary traktuję tak, można powiedzieć, interdyscyplinarnie, no bo ten przekrój tematów jest dosyć duży, natomiast jest to na pewno źródło warte uwagi, warte obserwowania. I przejdźmy dalej do tematów, które również są istotne w mojej pracy i są to tematy związane z prawem, ale z takim prawem w internecie, które dotyczy mnie jako twórcę stron czy twórcę treści też na co dzień w internecie, tak? I tutaj przede wszystkim jest to profil Ilony Przetacznik, Legalny Biznes Online. Ilona działa dosyć szeroko, bo znajdziecie ją i na Facebooku, i na Instagramie, i nagrywa podcast, także tutaj czerpię od Ilony bardzo dużo wiedzy na tematy prawne. I drugą taką osobą, która też działa w zakresie prawa takiego w internecie, jest Wojciech Wawrzek i tutaj słucham regularnie podcastu Wojtka, więc w temacie takich internetowych zagadnień związanych z prawem te dwie osoby śmiało mogę Wam polecić. Jeśli chodzi o zagadnienia związane z kursami, z marketingiem, no to tutaj przede wszystkim Bartek Popiel. Z Bartkiem też gdzieś tam mamy relację od bardzo, bardzo dawna. Zresztą i ja jestem klientem Bartka, jeśli chodzi o różne kursy czy programy szkoleniowe. I Bartek kiedyś tam był moim klientem w zakresie jakichś usług WordPressowych, więc tutaj to działa w dwie strony i w zasadzie z Bartkiem gdzieś tam się spotkałem w internecie, myślę, że chyba ponad 10 lat temu. A drugą taką osobą, od której gdzieś tam czerpię wiedzę i obserwuję właśnie w temacie kursów online, czy ogólnie marketingu związanego z tymi kursami, jest Maciek Aniserowicz, który też dzieli się dosyć mocno wiedzą na temat tego, jak przygotowuje te kursy, jak robi cały marketing i zdradza sporo takich informacji zakulisowych. Ostatnio też zainteresowałem się troszkę tematem montażu wideo, choćby na potrzeby jakichś prostych vlogów czy takiego wideo do kursu. I tutaj jeśli potrzebuję jakiegoś wsparcia w zakresie obsługi takiego programu jak DaVinci Resolve, no to idę na YouTube'a i tam dwa profile, które są naprawdę bardzo bogate w wiedzę na ten temat. Jest to kanał Krzysztofa Dziewiątkowskiego i Bartka Dziedzica i tam jest naprawdę masa tutoriali związana właśnie z tym programem. Zresztą sam program DaVinci Resolve mogę Wam również polecić, bo jest to darmowy program do montażu wideo i szczerze mówiąc, jak pierwszy raz go zobaczyłem, to byłem w szoku, że tak zaawansowane oprogramowanie jest dostępne po prostu za darmo. I ostatnia taka kategoria związana z podcastami, no to jest taki, można powiedzieć, ojciec chrzestny mojego podcastu, czyli Marek Jankowski, który stoi za podcastem Mała Wielka Firma. No jeśli gdzieś tam śledzisz ten rynek podcastowy, no to Mała Wielka Firma jest takim prekursorem na rynku polskich podcastów i myślę, że nikomu nie trzeba przedstawiać tego podcastu. I drugą taką osobą, którą śledzę gdzieś tam w mediach społecznościowych, która się dzieli wiedzą na temat podcastów, jest Wojciech Struzik, który na przykład na Instagramie czy nawet na TikToku dzieli się właśnie wiedzą dotyczącą nagrywania, jak i promocji podcastów. I to by było na tyle, jeśli chodzi o te moje polecajki. To jest taka lista, powiedzmy, aktualna na lipiec 2022.
Na pewno ta lista będzie się zmieniała, bo to jest dosyć naturalne, że gdzieś tam obserwujemy nowe osoby, czasem ci obecni twórcy przestają tworzyć, czy idą gdzieś tam w inną stronę z kontentem, więc też bardzo często te drogi się rozchodzą. A do Was mam prośbę, żebyście polecili gdzieś w komentarzach, czy to w mediach społecznościowych, czy na moim blogu na maciejkuchnik.pl/139, profile czy osoby, które śledzicie w internecie, właśnie gdzieś tam w tematyce związanej z WordPressem, ze stronami internetowymi, czyli z tym, czym zajmujemy się na co dzień. Ja się z Tobą żegnam i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!